Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Oto i nasz obiecany durok. Jak na duroka to dość nietypowe umaszczenie. Jest to durok barwy stepowo bagiennej. A tak na poważnie, to nasz durok, po którego jechaliśmy, uległ wypadkowi. U pana hodowcy były dwa knurki, czysto rasowe, pod oceną. Był właśnie czysto rasowy durok i czysto rasowy. Jaka to rasa? Kto mi powie? Zanim powiem ja. Puławiak. Jest to czysto rasowy puławiak. Też knurek jednej z trzech ras, które wchodzą w program ochrony zasobów genetycznych. Durok uległ wypadkowi niestety wczorajszego dnia i niestety nie nadawał się do tego, ażeby go zabrać. Poza tym był nieco mniejszy, może dobre 10, nawet 15 kg, więc tutaj do tych dziewczyn byłby może i nieco za lichawy. Ten za to Wojtuś dobrze się bierze od razu do roboty. Może nieco za ostro, bo niektóre dziewczyny stanowczy opór mu stawiają, ale muszą się wszystkie ładnie do siebie przyzwyczaić. Nie męcz się, tak nie męcz. Spokojnie. Nie ma pośpiechu. Także wulkan radości, że tak powiem, ze strony knura. No, dziewczyny troszeczkę mniej radosne są. No ale to też wynika z tego, iż pierwszy raz w życiu, znaczy może nie pierwszy, ale ostatni raz miały możliwość przebywania na wspólnym wybiegu z pełnowymiarowym rozpłodnikiem, kiedy były małymi świnkami. No i teraz przyszła kolej już taka na taką, do takiej możliwości w dorosłym życiu. Także tak. Także proces rozwijania stada będzie trwać. Teraz trzeba będzie tutaj zachodzić dosyć często i sprawdzać, czy nic się nie dzieje. Bo on, że tak powiem, bardzo entuzjastycznie podchodzi do roboty. Dziewczyny są poddenerwowane, co widać i słychać. I trzeba tutaj obserwować, mieć sytuację pod kontrolą, bo nie wszystkim się podoba jego tutaj obecność. No ale muszą się przyzwyczaić. Jak już się zaakceptują, zaaklimatyzują, no myślę, że stworzą całkiem fajną, zgraną bandę. Przy następnej już okazji zapraszania już będzie zupełnie to inaczej wyglądało. On też tam musi żywieniowo się przyzwyczaić. Skończyło się śródka do oporu. Dziewczyny są już po kolacji. Ekstra tutaj dla kawalera nie będziemy sypać. Także została im kiszoneczka. A dziewczyny tam ryją. Kiszoneczka, siano i słoma. I serwatka do popicia. A jutro rano dostanie śródkę razem z resztą. Także teraz trzeba obserwować, w kalendarzu pisać i od dzisiejszego dnia co najmniej te 2 miesiące będzie tutaj z dziewczynami spędzał czasu. One są nauczone pastucha, on nie. I tutaj też za chwilę trzeba to będzie, że tak powiem, pewne rzeczy nadrabiać. W ich wypadku dziewczyn, ażeby po prostu przypomnieć sobie pewne zachowania,
i utrwalić, a temu panu pokazać, że życie na wolności też ma swoje pewne tam po prostu ograniczenia wynikające z dbania o jego zdrowie. Także tak. No dobra, to tyle. Tak króciuteńko. Miało być inaczej, wyszło jak zwykle. Plany planami, a życie życie ma swoje scenariusze. Także tak czy siak, całe pokolenie F1 będzie ciapate i będzie to pokolenie z przeznaczeniem po prostu na konsumpcję. Także zobaczymy. Myślę, że krzywdy wielkiej nie będzie. W końcu to też jest rasa zachowawcza, więc nie powinno być żadnego problemu. No tylko tyle, że nie będą czerwone, no bo jak ktoś się nie orientuje, to Durok jest rasą świni takiej mocno, mocno czerwonej. Ciemna rdza, można powiedzieć takie. I różne odcienie. Także to tak się prezentuje. Wojciech. Nie? Kiszonka dobra. Ładna, budowę ma ładną taką. Dobry kaban już by był. Na grilla. No i go z daleka można zobaczyć. Nie ma żółtych kolczyków. No i jednak taki bardzo mięśniaty jest, nie? A to nic. Nie szkodzi. Dobra. To tyle. Pozdrawiam. Cześć.